Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Przyszedł czas na moich kolejnych ulubieńców miesiąca, czyli najciekawsze produkty, których używałem we wrześniu. Tak, mamy październik. Dobrze, że jeszcze pamiętam, bo ostatnio takie miesiące szybko lecą, że aż strach. No dobrze, ale nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. A, jeszcze jedna sprawa. Bardzo często mentorzy zasypują nas pytaniami, tudzież stwierdzeniami takimi lub owymi odnośnie tego, dlaczego się nie powinno być weganinem. Próbują jakby dawać nam powody, dowody na to, że weganizm jest niezdrowy, że trzeba jeść mięso, ponieważ jest zdrowe. W opisie tego filmu podaję link do mojej strony na Facebooku, na której będę prowadził taki temat, który będzie wiecznie przypięty na górze, a który będziecie mogli udostępniać każdemu, komu chcecie. Będą tam katalogowane badania naukowe oraz odpowiedzi na wszelkie najciekawsze oraz najgłupsze stwierdzenia ludzi jedzących mięso w ataku na wegan. No dobrze, ale nie przedłużajmy. Przejdźmy teraz do rzeczy, które kupiłem we wrześniu, a które mi się spodobały. Zacznijmy może od rzeczy, które można zjeść. Firma Plant Based Foods, bardzo ciekawa firma, która coś, jest to coś w rodzaju polsoi, prawda? Oni mają wędliny, mają swoje sery, ale chciałbym głównie wędlinom się tutaj przyjrzeć. Pierwsze na odstrzał idą soja slices i to jest szynka. Szynkę tą zamówiłem ze sklepu internetowego, który mieści się w Irlandii. Ceny niestety mają takie sobie, ponieważ za majonez, który czasami uda mi się dorwać tutaj u mnie na miejscu stacjonarnie, płacę 4 funty 99 pensów, co jest ceną bardzo wysoką, gdyż tutaj, tak jak mówiłem, stacjonarnie mogę go kupić za jakieś 3,69 albo nawet mniej. Ta wędlina, jakieś 10 plasterków, 100 gramów, kosztowała mnie 3 funty, 2,99. Jest to dosyć wysoka cena. Aczkolwiek powiem wam, że o tyle, o ile smak niemięsny idzie rozpoznać, jedząc samą wędlinę, tak w kanapce myślę, że nikt by tak naprawdę tego nie poznał. Jeszcze taka jedna sprawa odnośnie kuriera, który mi dostarczał te wędliny oraz te produkty ze sklepu irlandzkiego, z wegańskiego sklepu. Słuchajcie, ja mam z tyłu taki grubo ponad 2-metrowy płot i furtkę. I facet, żeby dostarczyć mi tą przesyłkę oraz schować ją w bezpiecznym miejscu, tak żebym nie musiał po nią jechać nigdzie, przeskoczył podczas deszczu tą furtkę i zostawił paczkę u mnie w ogrodzie. I szczerze powiedziawszy, takiego poświęcenia tutaj u kurierów czy listonoszów jeszcze nie widziałem, więc brawa dla niego. Świetna sprawa, naprawdę bardzo dobre i ciężko byłoby rozpoznać w kanapce, w takiej kolorowej kanapie z pomidorem, na przykład kawałkiem wegańskiego sera, że nie jest to wędlina z padliny. Kolejną rzeczą do jedzenia to ta sama firma, ale tym razem wędlina kurczakowa. Tutaj ciężko naprawdę byłoby poznać, że nie jest to kurczak. Naprawdę, do tej firmy Polsoja to się chowa kompletnie. Niestety u Polsoi zauważyłem, że ich wędliny są takie nieco kartonowate. Nie mają takiego naprawdę fajnego smaku, który, że tak powiem, jest jakby rozpływający się w ustach, tylko czuć ten taki posmak teksturowanej soi. Tutaj tego nie czuć, ta wędlina smakuje jak wędlina i szczerze powiedziawszy, będzie to mój następny zakup, jeżeli oczywiście z tego sklepu będę zamawiał, dlatego że stacjonarne niestety nie są u mnie te wędliny dostępne. Kolejna sprawa. Na pewno spotkaliście się kiedyś z Lindą McCartney i ona jest wegetarianką. Promuje ona produkty wegetariańskie. Jest to żona Paula McCartneya i chciałem wam pokazać coś, co mi się udało ostatnio dorwać.
cena tego jest niestety dosyć wysoka, bo kosztuje to 4 funty. Jest to wegetariańska pieczeń wołowa. Taka ogólnie, taki lekki rant jeszcze do tych, którzy tak bardzo się oburzyli na moją kanapkę tuńczykową. Jest to pieczeń wołowa, wegetariańska. Mimo, że jest napisane, że wegetariańska, jest ona wegańska. Nie ma tu żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego i nawet napisane jest tutaj bardzo ładnie, że produkt odpowiedni dla wegan. Pieczeń jest bardzo dobra, nie można jej oczywiście spalić. Jeżeli ją spalimy, będzie trochę sucha. I na Instagramie na pewno widzieliście tą pieczeń na jednym z moich zdjęć z obiadów, którymi się zajadałem. Pieczeń bardzo dobra. Miejscami ma nieco zbyt winny posmak, dlatego że jest w niej również wino. Jest to dużo przypraw, ale to wino niestety czasami za bardzo przebija smak całej pieczeni. Powiedziałbym, że w skali od 1 do 10 to tej pieczeni dałbym 7 punktów, ale na pewno znajdą się osoby, które mogłyby jej dać punktów 8-9. Kolejna sprawa. Budyń. Nie wiem, czy ten budyń kiedyś wam już pokazywałem. Chyba nie. Jest to budyń na bazie płatków owsianych. I wiecie co, naprawdę genialna sprawa. Jest po prostu pyszny, jest kremowy. Jest to tak zwany taki tutejszy custard. Dosyć popularny. I jeżeli na przykład byście mieli w miseczce ten budyń, ten custard i zwykły, który jest na bazie tam jajek, mleka i tak dalej, to szczerze wam powiem, ten jest lepszy. Dużo, dużo lepszy, słodszy, bardziej kremowy i naprawdę pyszny. A do tego nie powoduje raka, nie powoduje cukrzycy, osteoporozy i nie podwyższa cholesterolu. Cóż więcej chcieć? A teraz rzeczy, które w teorii można zjeść, ale raczej za dobrze byśmy się po nich nie poczuli. Krem do golenia, który jest całkiem fajny, jest wegański, jest cruelty free, nie był testowany na zwierzętach i ma mnóstwo różnych dziwnych znaczków. Nawet napisane jest, że 100% roślinne składniki. I oczywiście jak czytamy przez składniki, to właśnie jest tylko woda, gliceryna, mnóstwo różnych roślin, których nawet nie potrafię przeczytać. Ten krem do golenia jest całkiem przyjemny. Jedyny mankament tego kremu jest taki, że tak jak pianka nie osadza się czy na brodzie, czy na głowie, na przykład w moim przypadku, i tak naprawdę nie wiemy, czy już dane miejsce ogoliliśmy, czy nie, ale świetnie nawilża skórę i świetnie sprawia, że maszynka po prostu ma poślizg na tej skórze bardzo dobry i zabezpiecza nas przed zacięciem się, mimo że i tak się ostatnio w głowie zaciąłem. No ale nie była to wina kremu, tylko była to wina jakiegoś wypryska, który miałem, a ja jak po prostu jadę maszynką, to jadę na ostro. I ostatnią rzeczą, którą chciałem wam pokazać, którą kupiłem we wrześniu, jest kulka. I chyba myślę, że jest najlepszy produkt mojego dzisiejszego odcinka. Jest po prostu zwykły perfum na bazie soli mineralnych. Jest on wegański, jest on cruelty free, nie ma tu żadnych składników zwierzęcych, nie był też on testowany na zwierzętach. Jedyne, czego mógłbym się uczepić, to ta kulka, która to jest trochę zbyt szorstka i może powodować lekkie podrażnienia, dlatego dałbym 8 punktów na 10, aczkolwiek świetnie chroni przed poceniem się. Tyle tylko, że jest to kulka bezzapachowa. A, byłbym zapomniał. Jeszcze jedna sprawa. Właściwie ciężko nazwać to ulubieńcem września, dlatego że kupiłem je już bardzo, bardzo dawno temu. Mam ich znacznie więcej niż tutaj. Ale są to torby z szarego papieru. Torby na jakieś tam śmieci, które mam w pracy. Staram się po prostu ograniczać moje zużycie śmieci, zużycie właśnie plastików, nie tyle śmieci, co plastików. I śmieci wkładać właśnie w tego typu
torby z szarego papieru. Mam nadzieję, że przysłuży się to troszkę środowisku naturalnemu. I ogólnie rzecz biorąc, no już samymi tymi torbami zapobiegam przedostawaniu się jakichś 220 torebek plastikowych rocznie, gdyż tyle torebek brałem po prostu do pracy na moje śmieci pracowe, prawda? Zawsze to coś, co może pomóc środowisku naturalnemu. No więc tak, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam bardzo gorąco do udostępniania mojego artykułu na stronie facebookowej. Ta lista badań naukowych, które potwierdzają szkodliwość produktów zwierzęcych, będzie cały czas rosła. Jak tylko będę miał czas, będzie się ona powiększać. Jak tylko będę miał czas, będę również dodawał więcej stwierdzeń mięsożerców, na które będą oczywiście logiczne odpowiedzi zgodne z prawdą oraz faktami. Więc zapraszam do udostępniania tego posta. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do dawania łapki w górę. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zapraszam również do komentowania i do zobaczenia. A, i subskrybujcie mój kanał. Na razie. I jeszcze jedna sprawa. Pamiętajcie, że rośliny też jakieś mięśnie budują. Na razie.